kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Call of Duty Black Ops 6. I słuchajcie, tak, no zastanawiałem się, czy zrobić jeszcze tutaj te opcjonalne, czy raczej od razu porozmawiać z Gladenem w bazie. W sumie mógłbym zaryzykować i spróbować zrobić to wszystko i zobaczyć, czy dzięki temu, że to zrobiłem, dostanę coś ekstra, a zwłaszcza pieniądze, które będą mi potrzebne w mojej bazie. I stwierdziłem, że w sumie jeden odcinek mogę na to przeznaczyć. Zobaczymy, może się uda wykonać wszystko, a jeśli nie, no to może jeszcze jeden odcinek sobie polecę. Zwłaszcza, że w sumie i tak jeszcze mamy chwilę czasu na tą serię, więc myślę, że spokojnie możemy spróbować. Zobaczymy, co mi tam szkodzi. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Znaleźć skrzynię z zaopatrzeniem 1x7, czyli jeszcze 6. Zniszczyć stanowiska obrony przeciwlotniczej. Mamy 1x3, czyli jeszcze 2. Pozyskać dane wywiadu od wywiadowców 1x3, czyli jeszcze 2. I zniszczyć obozy wroga 4. Dobra, weźmy sobie mapę. My jesteśmy tutaj, bazę mam na samym środku. Chyba byśmy najpierw uderzyli tak, tutaj mamy przejęte, więc byśmy tak, polecieli tutaj, później tutaj, następnie tu. No, więc obóz wroga, pierwsze co nas interesuje. Bo tutaj się nie możemy tapać, szybciej nie możemy. Dobra, zobaczmy, czy ja w ogóle tak, co mam jako drugą broń. Drugą broń mam snajperkę z tłumikiem, więc interere mnie taka broń. Tutaj mamy goblinka wytłumionego, ale jednostrzałowiec. Czy coś tutaj, TM10, karabin wyborowy, to też będzie jednostrzałowiec. Chyba ten model L sobie weźmiemy. Dobra. A Kevla tutaj mają gdzieś? Kevla? Gdzieś był Kevlar. Nie ma się tu gdzieś Kevlara? Będzie bieda. Gdzieś to były kiedyś. Dobra, no nieważne. Ten samochód, czy ten samochód, ten w sumie to chociaż to chyba są nawet takie same. A, podobne. Dobra, więc tutaj. Czemu nam nie zaznaczyło? Tak sobie zaznaczymy, to przecież będziemy wiedzieć, w którym kierunku jechać, bo jak zaznaczę, to mi nie... Chociaż czekaj. Jedziemy w tamtym kierunku. Aha, dobra. No ja mogłoby jakoś fajniej podświetlić, bo tutaj mamy... Aha, dobra. Mamy chyba z dwoma. A, znikają te. Dobra, okej. 300 metrów. Musimy oczyścić. To jest w sumie chyba obóz wroga akurat. Radę tutaj się wdrapać. Dobra. Ja bym się tutaj przycapnął. Snajpereczka. Okej, weźmy sobie tutaj trójkę. Czwóreczka. Okej. W porządku. Czy tu ktoś jeszcze będzie, czy nie? W tym garażu. Okej, tutaj jeszcze coś wykryło. Dobra. Okej, jeszcze jednak jest w garażu.
Czy to gar... A, czekaj, jeszcze tutaj. Dobra. Nie jest jakoś specjalnie dużo. Checkpoint ahead. Let's do this. Going hot. Okay. W końcu się spostrzegli. Jeszcze był jeden. W zasadzie ich tutaj jest tyle, co już nic. No, wychycie jeszcze. Jeszcze? Jakiś żywotny? Podejdźmy, sprawdźmy. Snajperka to nam dużo pomogła. I tutaj myślę, że widzicie, jest jakiś, jest jakaś skrzynia. Strzał moździerzowy. O, i 140 dolków, nice. Ale my to akurat tego... Proszę, tutaj jeszcze jeden skitrany. Co? No, detonuj, detonuj! O kurde! Zabiłem jeszcze swoich. Tyłku jak dostaje, to jest git. Ale nie wiem, czy jak w łeb mu nie strzelę, to nie będzie lepszy. O właśnie. Dobra, zniszczony obszar wroga. Gites. Oj, kolejna kasa. 50 dolków. Tutaj jakieś money, money, money. Powiedziałbym, że polecę tutaj Załęckim, ale no... Trochę dolarów żeśmy tu wzięli. Bo mógłbym jeszcze polecieć. Daj. Dobra, okej, okay, czyli to mamy przejęte tutaj. Tu mamy pojazd, szybka podróż. Kolejny cel. Tutaj, ja sobie tak będę znaczył, bo chyba łatwiej mi jest, żeby widzieć ten znacznik żółty, niż go po prostu nie widzieć. Dobra, zapraszam wszystkich do pojazdu. Jedziemy, 500 metrów. Dobra, jedź. Ten samochód ogólnikowy, jak jest za postoju, to on powinien... On powinien... Tom powinien sam się naprawiać, wiecie? Reperować, tak nie wiem, auto-repair. A tutaj mam w ogóle co? Aha, nieznana lokacja, nie wiadomo co to jest.
Ty, co jest? Wysokie loty. See that? A village over there. Okay, village. Another camp. There's more Pantheon out here than I realized. Okej, wioska. Pyk. Weźmy sobie czureczka. Nas interesuje. To jest kolejny. Okej. Tu na pewno jeszcze coś będą, na pewno nie będzie ich tyle. Okej. Tam jest na pewno dwóch. Dobra, ściągniemy tego, co jest pierw u góry tutaj. O cholera. Aj, aj, aj. Wow. Bez takich, halo. Ale dobrze, skoro tak chcecie się zabawić, to nie ma problemu. Target locked. Kurde, jest ich tutaj trochę. No dawaj, dawaj. Dobra, ten ściągnięty tutaj. Jeszcze łepek wystawia. No i schował łepek. No, wystaw łepek. Dobra, nie ma co czekać, dawajcie do środka. Wbijamy. A, już myślałem, że to inaczej, to... O, jeszcze jeden mają ten. RPG. Serio, oni sobie nie potrafili, kurde, tak z bliska strzelić? Znaczy, czy nie ma tu jakichś pieniędzy? Nie ma. Kurwa. Typon z RPG-iem ściągnięty. Leży. Zbudujmy sobie snajperkę, czy może przydać. A nie zdążył. Są moi. Za nimi są potrzebni. To
Tutaj kurczę nie ma. Ulala, tu jest jeszcze szyfr. A, okej. Osiem, pięć, cztery, sześć. Osiem, pięć, cztery, sześć. Osiem, pięć, cztery, sześć. Ho, tysiaczek kolejny. No i to się tutaj, to jest na bogato. Czy tutaj mamy już przejęte? Tak, mamy przejęte, bo jest odznaczone elegancko. Można powiedzieć, że genau o to chodziło. Dobra, ale jeszcze w tych budynkach nie sądzę, żeby był hajs, ale tutaj tysiaczka przytuliłem, więc było warto. Sprawdzam to dla świętego spokoju, żeby nie było, że coś pominąłem i mogłem zebrać jeszcze. Okej, okay, myślę, że tu jednak jest. Chociaż tutaj można by jeszcze wejść wyżej. Bo tutaj widziałem takie wejście. Wchodziliśmy tędy. Zgadza się. Znaczy byliśmy tutaj. Albo nie, tutaj akurat nie byliśmy. Albo byliśmy. Nieważne. Tam coś leży jeszcze. O, to jest XM4. Dobra, ale mamy jeszcze wejście na górę. O! Wiecie, i tutaj też może być jeszcze kasa. Dobra. Okej, okay. A jednak stóweczka jest. Kolejne 130. Karabin snajperski. Ale ja mam ten. Czyli w sumie warto było. Tu jeszcze wejść. Też kolejna XM4, o Kevlar. Załóżmy sobie, dobra. Możemy się śmignąć do samochodu. Czyli tu mamy porobionych, teraz musimy polecieć tutaj. Chociaż sobie zaznaczę, to powinno być widoczne. No jest. 500 metrów. Ale jak nam tutaj idzie? 2, 1, 1, 1. Aha, tutaj byliśmy, to żeśmy rozpieprzyli ten kawałek. Radio tower on that hill. Ale to nie jest, to jest ta. Aha, dobra, to jest to. My jedziemy. Dobra, dobry koń, to i po błocie przyjedzie. To jest ta. Tam gdzie była ta wyrzutnia rakiet. Tu mamy praktycznie dwie koło siebie. Raz, dwa. Pantheon recordings. I can't imagine there's a happy ending. Only one way to find out. O, tu już ich widzę więcej. Iraqis, the advantage is ours. Mamy tak. Raz, dwa, trzy. Mark, you worked with Gladney? A handful of ops, but this is the first time we're sharing the field. Okay. He makes an impression. A my się musimy dostać tam. Później jeszcze tam.
That's risky. That'll blow your cover. That'll blow your cover. No pewnie się zdemaskuje, ale można by spróbować tędy przejść, nie? Przynajmniej może od boku wziąć. Pokazuj mi hajs, ile mam. 1850, nice. No i to jest gite, słuchajcie. Jeszcze ten opancerzony dalej. Hey Delta, I see you're close. I'm up the ridge and inside the fence with intel. A gdzie są moi? Czy one idą za mną, czy nie idą? A, dobra, spoko. Spoko. To już sobie po prostu od tak, o. Jest i czeka. Czekaj, w ogóle tutaj miałem przejść? No tu. A co ja mam to zrobić? Wszystko fajnie, tylko nie bardzo wiem, co ja mam tu zrobić teraz. Nie mogę sobie tego ani przesunąć. Postrzelę przy satelitach. Posterunek przy satelitach. Nie wiem, czy chodzi o to, że ja muszę tych wybić tutaj. Totalnie nikogo tu nie ma więcej. More orange smoke. Means more supplies. Hostiles trying to steal our shit. No wejdź, wejdź. Ja on to nie za bardzo chce wyjść. Kurwa. Mam 5 strzałów jeszcze, Holender jest. Co jest? Dobra. Kurwa. Jeden strzał. Like a pro. No i co, zaliczyło mi sobie to? No nie wiem, czy to zaliczyło, czy nie, bo... Guzik tu widać. Hey Delta, I see you're close. I'm up the ridge and inside the fence with intel. A dobra, czekaj, za ogrodzeniem on... Ten chłop co z nami chyba pogadać, dobra. Ojo. Glad you made it, Delta. Let me show you what I'm seeing. Dobra, to są dane wywiadowcze, okej. Okay. Mamy to zaklepane. Zrzut zaopatrzenia teraz. Tutaj. Kurde, pasowałby se. Może tu nie ma ammo już. Dobra, wybici. Potrzebujemy tutaj na ten zrzut zaopatrzenia się dostać. No to easy.
Dobre, zrzucę opatrzenie, ale jeszcze jakby tutaj ammo było, to by było już świetnie w ogóle. Dobra, czyli tak, zrzucę opatrzenie mamy, czyli teraz musimy się uznać tutaj obóz wroga. Kolejny. Okej. Spasuje nam się znowu śmigdzić do samochodu. Ale w samochodzie, czekaj, w samochodzie mamy. Zapas amunicji. Nice. Dobra. Zobaczmy tutaj, jak to jest. 2, 1, 2, 2. Okej, okay. I to jest. Idzie powoli, bo powoli, ale do zrobienia jest to. No i w sumie, jakby nie patrzeć, $1,850 już mam. A to jeszcze nie koniec, więc to się opłaca. Jednak będę mógł sobie później to ogarnąć. Nie ma takiego. Man, these dudes go on forever. Keep your Rockies close by. Keep low. Target locked. A na, nie będzie po cichu, nie będzie po cichu. A to może tu? Tread carefully. Spotted the. Open fire! Trochę poskładało ich. Leży. O! Muszę podejść bliżej. O, jest jakiś wzmocniony agent. Wysyła co chwilę te RC. Okej, elegancko. Poszedł się. Ten też. Zakewujmy. Oczywiście. Jeszcze jeden widziałem. Ale kolejne tutaj wytrychy. A i gites. I znowu kevla. Okej, oby jakaś kasa. Cóż. O, jest kasiorka, jest kasiorka. 120 dolków. Sprawdzajmy, czy jeszcze gdzieś tutaj. Patrzcie, co tu jest. Bottle of water. Na pusto, clear. Co to jest? A, petunie. Dobra, pusto. To jest XM4 z tym, z... Sorry. Pewny ten, ale powiem wam, że kasy jako tako to nie ma jakoś specjalnie za dużo. No ruszcie dupsko.
w domu, nie jest też mało, nie? Nie ma co narzekać, ale... mogło być trochę więcej. No ale dobra, z drugiej strony czego się spodziewać w Iraku, nie? Dobra, pięknie, czyli tak, to mamy. I teraz zostaje nam kolejny cel tutaj. Okej, dobra. W sumie to nie muszę iść przecież z buta. Wystarczy się kliknąć i szybka podróż. Locals look like amateurs by comparison. Przejedziemy. Przejedziemy. Fajnie, że jest też taka dowolność, nie? Że nie musicie od razu pakować na misję. We're clear. Another SAM site over there. O, stanowisko obrony przeciwlotniczej. Iraq is nearby. Dobra, zaraz będzie samolot, więc chyba samolot tu będzie najlepszą opcją. Clean. Dobra, clear. Ale zajdę zobaczyć, czy nie mają jakichś pieniędzy. Na samochodzie czysto. Tutaj też czysto. A raczej bym się nie spodziewał. Tutaj bogactwa. No i w sumie dobrze się spodziewam. Same bottle of water. Dobra. Czyli następny punkt. Tutaj. Tego, że mi się ten zepsuje samochód. To będzie lipa trochę. Ale jeszcze mi się trochę wytrzyma. A jak nie, to się po prostu tepnie do tego, do bazy i weźmie inny samochód. Nie ma takiego strzelania do mnie. Wszyscy. Okej, zakrywujemy sobie. Kolejny ten, czy tak, tu zrzucik mamy. Następnie tak, tu i tu, nie? No, tak by było. 3, 2, 4, okej. No to lećmy tutaj. Tu mamy co? Tu jest też zrzut zaopatrzenia. Git, to zrzut zaopatrzenia nie jest aż taki problematyczny, więc luz.
300 metrów, a 300 metrów, tak, jedziemy tędy po drodze. Później będziemy mieć, tak, później będziemy mieć tutaj zwiadowca i ruiny. Myślę, że na luzie. Look, more supplies ahead. Kolejne zapasy? Faktycznie. Gladney marked an area of interest not far from here. Should we have a look? Nikt nie pilnuje. No to było szybkie akurat. To teraz mamy pyk zwiadowca. No to jakby górce? Czy na jakiejś wieży? Bądź tu mądry i się tam wdrap. To jest w ogóle jakaś dziura. Pytanie, czy ta dziura jest po to, żeby tam wejść i dostać się tam do góry? Czy jest jakiś inny sposób? A nie, chyba inny sposób. A dobra, to jest ten koleś, co myśmy to już go chyba klepali. Tylko on z nami nie chciał za bardzo pogadać. Iraqis in the area. A, myśmy tu ich przeklepali. A ja do niego nie zagadałem wtedy. Siema, typie. Delta, you made it. I've got enemy positions. Take a look. Scott's history. Nice work. Okej. Okay. Tak, tu mam wszystko po ten. To teraz tak, tu. A, te ruiny, no to i tak sobie musimy jednak przejąć. Bo one tutaj nie są do końca w takim wypadku oczyszczone. No dobra, to w sumie jest luz. To w sumie luz, bo... Wiecie, stoją wszyscy pod tym i później zdziwienie, że ja zejść nie mogę. To są te ruiny, tak? Nie. Co to jest baza, tak? Baza? Ruiny są tu. Dobra, czyli to mamy oczyszczone tutaj. Weźmy sobie jeszcze aparacik. A co to? No co, tu nikogo nie ma? A tam co się wydarzyło? Troszkę się tekstura nie doładowała. Ej, a może to jest to wejście? Może to jest to wejście? Nie sądzę, że to było to wejście. Dobra, do samochodu. There's an encampment in the ruins ahead. A Pantheon camp. I'll cover you. We want them to be too comfortable out here. That's all. Let's move. Spotted some targets. That's risky. Good. Ty, ale to się da w ogóle jakoś. Da się. They're on us! Dobra, już drop ryja. Ktoś tu musi być. Łatwiej by nie było jednak z tym. Ja
prostu wcześniej pooznaczał, ale... Ale guzik było wcześniej widać, autentyk. Trzeba ich po prostu tutaj... O, zniszczone. O, już. O, i kolejna kasiorka. Tak sobie legitnie leżała. Jeszcze badam, czy tutaj coś... Coś jeszcze jest. Kevy się przydadzą. Dobra, i byłoby chyba na tyle. Coś tutaj jeszcze jest. Jakaś skrzyneczka. A, dobra, idzie z wytrychem. Dobra. I 110 dolków, i plik dźwiękowy, i 240 dolków. Tutaj oni mówią o eksperymencie, który nawiązuje do zombiaków. Dobra, załatwione. Zrzut. Rakieta. Zrzut. I zrzut. I mamy wszystko chyba. Czyli dobrze mówię? Tak, dwa zrzuty. Nie, trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem. Trzy zrzuty. I stanowisko obrony przeciwlotnicze jeszcze jedno. To luz. Dobra, czyli teraz tutaj ten zrzucik. To zrobimy, słuchajcie, to dzisiaj już pocisnę, dzisiaj troszeczkę tak dłużej, a... Będzie mieć po prostu zrobione wszystko. A stanowisko tego obrony przeciwlotniczej... Samolot. Gladney, we've wiped out all the enemy encampments. Oh, I could kiss you, Park. That was... unexpected. Keep it up. Wypierdzielać. To jest moje. Dobra. Następnie możemy... No ten cel w sumie, ten stanowisko tej przeciwlotniczej. Będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale tam mówię, tam samolot. Pierdutnie ino roz i... Ogarnięty temat. Iraqis, the advantage is ours. Bank. Jesteśmy blisko. Grunt, żebym trafił w tą. Thank you, Delta. Take him out. Czekaj. Amo. Ataka, a to padnięte czy jeszcze żywotne?
podpięty. Dobra, elegancko, czyli tak, jeszcze skrzynię z zaopatrzeniem. Dwie. Czyli mamy tak. Tutaj. Case, let's head to the layup. Jeszcze nie do bazy. O kurwa mać. Ty, samochód mi się jala. Orange smoke out there, Case. Can't let him grab our stuff. Got eyes on tangos. Haven't spotted us yet. Behind you, Case. O kurwa, ja sobie to wbijam tak dalej, galo, a tutaj się kurde kupują. Dobra, wszystko. No i zostaje nam ostatni ten, ostatni zrzut. Tutaj, ale możemy tak, szybko podróż do bazy. Z bazy weźmiemy nowy samochód. Dokładnie ten. Udamy się tutaj. Captain's waiting in the cave. I mamy wszystko. Zgadza się? Tak. Uzyskaj wsparcie śmigłowca w bazie. Ale po co mi teraz wspalić śmigłowca? Case, let's head to the layup. Nie wiem czy o bazie, tylko ja muszę tutaj jeszcze ostatni ten wziąć. Niech odej mnie. Finding more of those Pantheon recordings might give us a better idea. Leave me in the layout. No bo do czego mi teraz to wsparcie śmigłowca tak naprawdę? Supply drop. Rocky's close by, keep low. Kurwa, teraz którędy mam tu wejść? A, to gdzie jest linia? Tu gdzie jest lina, to chyba damy radę wejść, tak. Ej, wszystko mam. Zarobiliście. Wszystkie zrobiłem. Hehe. A co tu się to? Spodowa. Dobra baza. Tyk. Ale czy to chodzi, że wsparcie śmigłowca na tej misji u tego? No bo tu mamy porozmawiać z tym Gladenem, czy jak mu tam. No to wsparcie śmigłowca gdzie? Tak na dobrą sprawę, ile mam kasy? 2400, zajebiście. Nie? No bo w sumie mamy tylko... Nie, może z nim mamy porozmawiać. There you are. I got something for you. Nice work on those SAM sites. We pulled the tiger's tail now. Got the helo ready to go. Call it in when ready. A, dobra. We got incoming. The Rocky forces are converging on our position. Time to put your helicopter to the test. Call it in. It'll make short work of the buggers. No i to jest to. Gdzie? Moździerzowe?
Surprise'ów oddziałem moździerzowe. Moździerzowe. Tutaj. Kolejne. Rozmawiaj. No, odwróć jeszcze, nie mogę się odwrócić. A i teraz, a dobrze, teraz mieliśmy już ten, teraz porozmawiaj z tym, potrzebujesz czegoś, zniszczyliśmy wszystkie. Now that's out of the way. If you're ready to move on that palace, I'll notify my men. Super. We go in now, we go in with what we have. You sure? Dobra, jesteśmy prawie gotowi, dam znać. Dobra, i słuchajcie, tutaj sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Taki dłuższy, bo dłuższy, ale chciałem wszystko zrobić, udało się wszystko zrobić. Uzbrojałem $2,430 kasy, jest spoko. W przyszłym odcinku ruszamy tutaj dalej już na pałac Saddama. Także dzięki dzisiaj za uwagę, jak wam się podobało, to łapka w górę, komentarz, sub na kanale z dzwonkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, hej hej.